Siemaneczko, z tej strony MTX i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jakim programem montować filmy. W dodatku ten program jest darmowy, więc serdecznie zapraszam do oglądania. A już jeszcze przed oglądaniem bardzo Ci serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz kliknięcia łapki w górę, ponieważ dużo osób nie subskrybuje kanału, a to jest bardzo, bardzo źle, oraz też YouTube strasznie ucina zasięgi, więc strzel tą łapeczkę, zostaw subika, to Ci nic nie kosztuje, a mnie bardzo mocno motywuje, więc tak. Przechodzimy do tematyki filmu, czyli dużo osób mnie się pyta, jak ja program polecam, w jakim ja montuję filmy i dzisiaj Wam to zaprezentuję. Oczywiście link w opisie będziecie mieli, od razu Was przekierowuję na tą stronę. I co? Co trzeba powiedzieć o programie? Program ma licencję darmową, jest w tych językach, jak tutaj, czyli angielski, angielski, hiszpański, niemiecki, japoński, portugalski i francuski, francuski, no tutaj ogólnie macie te językach, nie ma akurat polskiego, ale angielski, taki jest chyba, myślę, że najbardziej ten ogólnie, najbardziej znany we wszystkich, jak i grach, tak i niektórych programach, więc tak. Jak już wejdziecie na tą stronę, to automatycznie Wam wyświetli się takie okienko, czyli zacznie od razu Wam się pobierać, będzie Wam kazało wybrać folder. U mnie tego się nie stało, ponieważ ja tu anulowałem, żeby Wam po prostu Wam to pokazać, więc gdy wejdziecie już tu, to Wam wyskoczy po prostu coś takiego i Wy sobie tutaj po prostu sobie wybieracie, gdzie chcecie, żeby Wam się pobrało. Pobrał po prostu ten program, nie? Ja sobie zostawię tak, jak tu mam, czyli po prostu zapisz. I jak widzicie, już mi się pobiera, pozostały jakieś 2 minutki, więc myślę, że po prostu widzimy się za chwilę, jak już mi się cały ten program pobierze, więc za chwilę wracam do Was. Powracam już do Was, już program mi się pobrał, więc co? Wchodzimy sobie w tam, gdzie Wy macie to pobrane. I teraz tak, ja tu mam, więc sobie wchodzimy, pyk, oczywiście tak, i teraz tu, wybierz język używany podczas instalacji, no i tu mamy przeróżne, tu akurat nam się, producent cały dał nam, akurat producent nam dał polski, więc wciskamy OK. Oczywiście akceptujemy, dalej, otwórz ikonę na pulpicie, install kodeks, to oczywiście mamy zaznaczone i klikamy dalej i instaluj. I teraz czekamy, cały ten program, czyli Ice Cream Video Editor nam się instaluje. Tu akurat nam przeglądarce otwiera nam to, że dziękuję, że już wybraliśmy ich ten że ich program, oczywiście możemy sobie zamknąć, to w sumie też. No i co? Przechodzimy do samego programu. O, jak widzicie, otworzyłem sobie program, on cały tako wygląda. Jak widzicie, on jest w języku angielskim, tak jak mówiłem. I co? I teraz jest praktycznie, można powiedzieć, z górki, ponieważ już same przyjemności są. A dlaczego? Klikamy sobie tutaj, jak mamy. I po prostu wybieramy sobie, jaki film chcemy zmontować. Na moim przykładzie będą to na przykład Dumb Ultra, moje wszystkie trzy, pewnie widzieliście ich na filmach. Klikamy otwórz i nam się tu wszystko, dosłownie wszystko nam będzie pojawiać, to co zaznaczyliśmy. A na przykład jak zapomnieliśmy dodać jeszcze czegoś, to klikamy Add Files. No i jeszcze raz sobie możemy na przykład tam folderami sobie coś odszukać, klikamy i bierzemy otwórz, więc tak. Jak już mamy filmy,
to bierzemy tak, bierzemy go, po prostu tak, bierzemy go za habaty i przeciągamy go tu. Jak widzicie, już nam się pojawiło. Czekajcie, ja sobie może wyciszę, żeby nie przeszkodziło. I widzicie, już mamy film. Stój. To oczywiście nam się jest w tym fragment cały tego filmu. Ja sobie na przykład teraz wezmę ten. O, jak widzicie, nam się pojawiło teraz kolejne. I też jest fajne, bo tu na przykład jak chcemy coś dodać na jednym filmie, no to po prostu sobie tutaj tym suwaczkiem, że tak powiem, sobie przesuwamy i nam zaznacza cały ten film, w którym my mamy coś dodać. I jak widzicie, tu nam też się taki plusik pojawił i to jest tak zwane przejście. Więc klikniemy sobie. Jak widzicie, tu mamy przeróżne przejścia. Ja na przykład sobie wezmę może to. Jak widzicie, już mamy. Na przykład dajmy sobie od tej. Pyk, widzicie. Leci ty tam sobie wasz film. I o, widzicie, jest teraz przejście. Na przykład jeszcze ten film. Tu kolejne, na przykład takie. Lubię sam, leci. O, akurat tu może aż tak nie było na tym przejściu widać. O, widzicie, no lekkie coś tam było. Może wezmę to. Dobra. O, widzicie, tu już lepiej było widać. O. No i co, jeśli wam się taki film już spodobał, to co tutaj zrobiliście z tymi przejściami, to na przykład ja sobie założę, że na przykład, o, tu mam taki długi wstęp, nie? Na przykład mi się to nie podoba, tak? No to biorę trim i po prostu to tym os tutaj suwaczkiem, że tak powiem, sobie przesuwam. O, i tu już mi się tak, o, widzicie, zaczyna, więc tu i biorę tutaj donę i już mam zrobione. I zobaczmy. O, i od razu lepiej to wygląda. Od razu się szybciej otwiera, już to jest. Już mamy na przykład przycięte. I teraz na przykład jak wam muzykę chcecie, to bierzemy audio i na przykład sobie podgłaszamy, max jest 200%, albo po prostu całkiem wyciszamy, albo po prostu bierzemy od jakiej sekundy, czy też minuty, zależy jak macie film. Tu na przykład u mnie jest 20-sekundowy. I tu po prostu sobie bierzemy find in, find out, od jakiej tam sekundy ma być głośniej i ciszej. Na przykład sobie wezmę coś takiego, nie wiem, w sumie. Też oczywiście są efekty tego dźwięku, jest robot, voice, chorus, echo, chimpmuk. Na przykład ja sobie wezmę echo i biorę to samo, czyli donę. Jak widzicie, już mam i żeby wam to zaprezentować, to biorę, lekko sobie podgłoszę, a może żebyście lepiej słyszeli. O, cyk. I teraz ja się wyciszam, a was, no zobaczycie, co mi się udało skołować. Jak widzicie, no może za bardzo to jakieś za piękne nie jest, ale teraz sobie weźmiemy do oryginalności, tak jak było, czyli cyk, cyk. Tu bierzemy no effect, gdon i po prostu teraz zobaczycie jak jest, więc ja się wyciszam. Jak widzicie, różnica jest, to też zależy, no tylko ogranicza wasza wyobraźnia. Dobra, kolej na przykład przejdźmy sobie tutaj. Na przykład chcecie dodać sobie jakiś filtr, nie ma sprawy. Bierzemy filters i mamy to byle, znaczy byle, no obojętnie jakie wam pasuje, jakie wy chcecie. Mamy coś takiego, na przykład ja sobie wezmę, o, na przykład to, idą,
bo mi się takie coś spodobało. I czekajcie, ja sobie może to wyciszę. I teraz pyk, tu będzie przejście. Jak widzicie, jest, jest. I teraz na przykład na tym filmie na przykład no chcę dodać sobie jakiś tekst. Nie ma sprawy. Bierzemy tekst i piszemy na przykład czekajcie, bo nie wiem jak to napisać. Albo dobra, napiszę to tak. Po tym, po angielsku. I teraz tak, tu mamy tak. Gdzie ma to być? Ma być w lewym górnym rogu, na środku czy na dole? No, tu ogólnie pozycje całe mamy. No, tam na przykład o tu na dole. I teraz tak, tu wybieramy sobie styl, jaki chcemy. Na przykład ja chcę, na przykład, o, ten mi się podoba. Pyk, ja już go mam i oglądamy. Jak widzicie, subscribe, jest, jest. Więc, no, wiecie, w programach do edycji filmów ograniczę was jedyne co to tylko wyobraźnia. Więc no, to już do edycji jest no, tylko i potrzebna wyobraźnia, chęć i, no i można pracować. No i dobra, no co, zmontowaliśmy sobie film i co, no zdałoby się to wyrenderować. Więc bierzemy w górny tutaj eksport wideo i wybieramy sobie jakąś nazwę. Ja tam na przykład taką sobie biorę. Wybieramy save to, czyli gdzie mam nam się to zapisać. Tu mamy format MP4 lub WebM, nie wiem co to jest. No wiadomo, ja biorę MP4. Tu mamy w jakiej rozdzielczości: HD, Full HD, Quad HD lub 4K. No ja tam na przykład wezmę tam, nie wiem, 4K. Nie, wezmę sobie Full HD. I quality low, medium, high, ultra. No i tu też sobie wybieramy i bierzemy po prostu eksport. Jak widzicie, już nam się renderuje. Tu możemy sobie zaznaczyć na przykład, gdy nam się wyrenderuje film, to automatycznie cały komputer po prostu się wyłącza, więc tu już też od was zależy, czy chcecie to mieć zaznaczone, czy nie. Jak widzicie, tu nam szybciutko się nam wyrenderowało, bo to też zależy od jak długi macie film. No i dobra, nam się wyrenderowało i teraz chcemy czy na Google Drive, czy od razu na YouTube'a, czy Dropbox. Ja sobie biorę, czy też możemy po prostu sobie wziąć, no żeby nam się ten otworzył folder tam, gdzie to mamy. Więc ja sobie to wziąłem i jak widzicie, tu mam jakiś film, pyk. Czekajcie, ja sobie to wyciszę, pyk, cyk i proszę, tu mamy ten film, tylko zapomniałem, mogłem ten film zmienić, ale dobra, zaraz powinno być przejście, no, aha, czekajcie, to może trochę przesunę, tu 20, o, widzicie, przejście było, filtr jest. Czekajcie, o, widzicie, tu przejście było, napis jest. Więc myślę, że jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i co? Wpadnijcie na Discorda, Instagrama, linki w opisie i co? Do następnego, trzymajcie się, cześć!